Za chwilę wyjdą drużyny BSF-u Bochnia i Jantaru Ustka. Drużyna Bochni zagra w składzie Jakub Smoleń z jedynką, piątka Piotr Kazek, siódemka Dominik Juszczak, dziesiątka Dawid Lizak, jedenastka Mirosław Tabor, dwunastka Konrad Biernat, dwójka Filip Korta, trójka Mateusz Matlęga, czwórka Mateusz Prokop, szóstka Piotr Matras, ósemka Sebastian Grubalski, dziewiątka Arkadiusz Goryczka, trzynastka Jakub Machaj, czternastka Paweł Matras. Trenerem drużyny bocheńskiej jest pan Rafał Czaja. Natomiast rywale Jantar Ustka z jedynką Wojciech Przychoda, piątka Michał Zborowski, szóstka Maciej Tomas, ósemka Mateusz Żebrowski, dziesiątka Karol Czubak, trójka Bartłomiej Brzostowicz, czwórka Maciej Dawid, siódemka Sebastian Wasiuk, dziewiątka Kacper Dawik. Trenerem drużyny z Ustki jest pan Janusz Rzeszutko. Drużyna Jantaru zwyciężyła w swojej grupie, zdobywając 7 punktów. W pierwszym spotkaniu Ustka pokonała Klirex 5-2, w drugim rozgromiła Fablo Krzanów 9-2 i w ostatnim pojedynku, który decydował o pierwszym miejscu w grupie, drużyna Jantaru zremisowała z ekipą Solnego Miasta Wieliczki, co wystarczyło do zwycięstwa w grupie drugiej mistrzostw. Natomiast Bochnia w swojej rywalizacji w grupie pierwszej musiała uznać wyższość Berlandu Komprachcice. BSF zajął drugie miejsce i za chwilę drużyna z Bochni, a właściwie już, zmierzy się w swoim pojedynku ćwierćfinałowym z Jantarem Ustka. Już ekipa z Bochni, Kazek, spokojne rozegranie z piłki z Juszczakiem, ponownie Kazek i na linii jego strzału Michał Zborowski. Zborowski. Spokojnie na swojej połowie rozgrywają piłkę gracze Jantaru. Teraz zgranie piłki. Poślizgnął się na parkiecie Czubak. Szybka kontra teraz. Kazek zatrzymany wślizgiem przez Zborowskiego. Jeszcze groźne to było. Piotr Kazek mocno wstrzelił piłkę w okolice pola bramkowego, a ta minęła o kilkadziesiąt centymetrów słupek. Żebrowski. Tomas. Dogranie do Czubaka, rosły pivot Jantaru, bardzo groźny zawodnik, również w bramko szczelne. Lizak, Juszczak, teraz pokazuje się Mirosław Tabor, chociaż wyszedł na chwilę z pola bramkowego, uderzenie z daleka i będzie piłka wprowadzana z autu. Dobra interwencja bramkarza drużyny Ustki. A uderzał na bramkę Sebastian Grubalski. Teraz zagranie do Lizaka. Lewa noga, ponownie Przychoda. Długa piłka do Czubaka. Zbyt mocne podanie i łapie piłkę Jakub Smoleń. Juszczak do Grubalskiego. Teraz przy piłce Lizak. Prokop. Matlęga. Muszą uważać futsaliści Jantaru. Bardzo szybko rozgrywali wczoraj piłkę zawodnicy BSF-u. Wiele szybkich kontr kończonych bramkami. 12 bramek zdobyli we wczorajszych spotkaniach zawodnicy Bochni. Teraz będzie groźnie. Grubalski blokuje piłkę
Zborowski, będzie gol, nie ma piłka, do piłki nie dochodzi Matlenga i tylko aut dla BSF-u. Grubalski, tym razem Czubak udanie zablokował uderzenie gracza z Bochni. Matras, Matlenga, faulowany gracz drużyny bocheńskiej. Pierwsze przewinienie na koncie Jantaru Ustka. Na parkiet wchodzi Maciej Dawid. Matlenga, Prokop do Grubalskiego. Tam Matras czeka na podanie. Nie udało się i wybicie piłki poza własną połowę boiska graczy Jantaru. Grę wznawiać będą futsaliści BSF-u. I znów próbują przedostać się na połowę przeciwnika. Matlenga. Grubalski. I będzie out. Cały czas szukają w polu bramkowym. Zawodnicy Bochni Piotra Matrasa próbują dograć do niego piłkę, aby zawodnik ten mógł stworzyć sobie sytuację bramkową. Grubalski i rzut rożny. Piłka ustawiona w narożniku boiska. Jeszcze wzdłuż bramki, ależ bliski zdobycia gola był Sebastian Grubalski. Mogło to zaskoczyć defensywę Jantaru Ustka. Brzostowicz. Niedokładnie do Dawida. Kontra, Matras. Matras jednak skuteczniejsi w obronie rywale. Tomas i jeszcze będzie Brzostowicz. Dobrze w bramce Bochni spisał się przed chwilą Jakub Smoleń. Teraz piłka trafiła w dwuosobowy mur. Spokojnie do przychody. Tomas. Dawid. Na parkiecie mamy dwóch braci. Maciej i Kacper Dawid. I już Prokop do Matlęgi, Grubalski, znany nam schemat rozgrywania piłki przez bocheński zespół. Tym razem nieporozumienie, aut dla Jantaru Ustka. Brzostowicz do Dawida, ten próbował minąć rywala. Walczył o piłkę Matras, aut dla zawodników z Ustki. Tomas do Dawida. Jeszcze wywalczył piłkę gracz Jantaru. Ale czujnie w defensywie Sebastian Grubalski. Dawid. Matlenga. Grubalski. Prokop. Ponownie Grubalski, teraz cofnął się na własną połowę Matras. Strata piłki przez Matlęgę, ale będzie out dla jego drużyny. Prokop. Matras traci piłkę, Matlęga i broni przychoda. Z trudem łapie piłkę na raty. Piłka pozostaje w boisku, gramy dalej. Teraz bardzo wysoko podeszli zawodnicy Bochni, fauluje Matlenga. Pierwsze przewinienie na koncie jego drużyny. Brzostowicz do Czubaka, ten do Dawida. Czubak, lewa noga i dobrze w defensywie Grubalski.
Piłkę na bocznej linii ustawił Brzostowicz. Dawid i boczna siatka. Zmiany w drużynie BSF-u. Na parkiecie Jaszczyk, Kazek, Lizak, a także Mirosław Tabor grający z jedenastką. Lizak. Piłka w boisku pozostała. Lizak nieczysto uderzył w futsalówkę. Piłka w sporej odległości mija słupek bramki Jantaru Ustka. Coraz więcej widzów zbiera się w Centrum Sportu w Bielsku-Białej, a to znak, że już niedługo na parkiet wyjdą gospodarze tego turnieju. To za kilkadziesiąt minut, a my nadal przyglądamy się poczynaniom zawodników BSF-u Bochnia i Jantaru Ustka. Zborowski, Brzostowicz, Żebrowski, ponownie Brzostowicz, Żebrowski blisko pola bramkowego, aut dla drużyny z Ustki. Piłkę ustawił na linii bocznej Bartłomiej Brzostowicz. Zborowski trafił w rywala i teraz kontra. Lizak i w ostatniej chwili wyszedł z bramki Przychoda. Jeszcze nie koniec akcji, ale zatrzymał rywala Zborowski. Teraz piłkę do gry wprowadzać będzie kapitan drużyny bocheńskiej, Kazek. Dalekie zagranie. Tabor. I bez zastanowienia się Zborowski wybija piłkę z własnej połowy boiska. I znów kolejną akcję konstruować muszą gracze BSF-u Bochnia. Żebrowski wywalczył teraz aut dla swojej drużyny. Zborowski, Brzostowicz. Spokojnie na własnej połowie. Żebrowski do Brzostowicza. Próba zagrania piłki krzyżowej, kontra. Tabor i udana interwencja Zborowskiego. Ponownie przy piłce Piotr Kazek. Juszczak, Kazek. Dobre zagranie do boku. Chcieli kombinacyjnie rozegrać tą akcję gracze BSF-u. Zabrakło jednak dokładności. Kazek. Kazek ponownie trafia w Zborowskiego. Juszczak, Kazek, będzie bramka! Gol! Mirosław Tabor. Świetnie rozegrali tą akcję zawodnicy BSF-u Bochnia i obejmują prowadzenie w 7 minucie i 30 sekundzie. A przypomnę, strzelcem bramki Mirosław Tabor. Całkowicie zaskoczona defensywa Jantaru Ustka. Z najbliższej odległości zawodnik grający z numerem 11 w BSF-ie pakuje piłkę do bramki Wojciecha Przychody. Jeszcze walczy strzelec bramki, ale piłka dla przeciwnika Jantaru Ustka będzie wprowadzać futsalówkę do gry. Tomas do Czubaka, ale pewnie w bramce Jakub Smoleń. Już daleki wyrzut. Na szczęście dobrze w defensywie ustawiony Zborowski. Zmiany w ekipie Bochni. Na parkiecie weszli kolejni zawodnicy. Grubalski, Matlenga, szuka Matrasa. Jednak zbyt wysoko zagrana piłka
do Matrasa, ten nie zdoła opanować, szybko kontra Ustki, Żebrowski, Żebrowski szuka lewej nogi, Żebrowski i out dla BSF-u. Teraz pretensje Czubaka chyba do jednego z sędziów. Kolejna szybka akcja, Prokop, ładny zwód, Prokop Matlęga w ostatniej chwili, ślizgiem zatrzymany gracz BSF-u. Niewiele brakowało, aby BSF stanął przed kolejną szansą zdobycia bramki. Chyba za bardzo zawahał się Mateusz Matlęga, zbyt długo zwlekał z podjęciem decyzji i został w ostatniej chwili zablokowany. Matlęga, Prokop. Zagranie do Grubalskiego, Grubalski stracił piłkę, teraz kontra, faulowany Maciej Tomys. Szybkie wyjście z piłką zawodnika Jantaru Ustka, nieprzepisowo zatrzymany. Teraz sędzia prosi do siebie Prokopa, zawodnika, który faulował. Słowna reprymenda i teraz gracz BSF-u będzie musiał uważać, bo podejrzewam, przy kolejnej takiej sytuacji sędziowie pokażą graczowi z Bochni napomnienie. Mocny rozbieg, Dawid, blokowany strzał, Matlęga. Matlęga, podanie do Grubalskiego, ostry kondy, blisko było. Próbował zamknąć całą akcję Piotr Matras. Jednak zabrakło kilkudziesięciu centymetrów. I kolejna akcja, tym razem Jantaru Ustka. Teraz było groźnie, nieporozumienie. Mógł to wykorzystać gracz BSF-u. Mateusz Żebrowski. Niepotrzebnie próbował zagrywać do tyłu. I o czas poprosił trener Jantaru Ustka, pan Janusz Rzeszutko. 1-0 po 9 minutach i 23 sekundach gry prowadzi BSF Bochnia w pojedynku z Jantarem Ustka. Trzeba powiedzieć, że drużyna bocheńska jest bardziej aktywna w tym spotkaniu. Zawodnicy są częściej w posiadaniu piłki. Gracze rywala, czyli futsaliści z Ustki, nie stworzyli sobie jeszcze jakiejś klarownej, stuprocentowej sytuacji do zdobycia bramki. Bochnia konsekwentnie budowała swoje akcje, aż w końcu rozegranie trójkowe i z najbliższej odległości Mirosław Tabor pokonał bramkarza Jantaru. Wracamy do gry. Żebrowski do Dawida. Ten uprzedzony przez rywala. Dawid. Nie ma faulu. Na parkiecie przez chwilę leżał Matlęga. Ponownie ten zawodnik przy piłce. Teraz przewinienie gracza z numerem 4, Macieja Dawida. I mamy drugi faul na koncie Jantaru. Podnosi się z parkietu Matlęga. Jeszcze rywal przeprosił za swoje zachowanie i kolejna akcja BSF-u Bochnia. Matlęga. Grubalski do tyłu, do Prokopa. Nie miał za bardzo komu podać Prokop. Teraz Matras wrócił się po piłkę na swoją połowę. Ryzykownie, ale Grubalski nadal w posiadaniu futsalówki. Out dla BSF-u. Zmiany w drużynie bocheńskiej. Widzimy na parkiecie strzelca jak na razie jedynej bramki Mirosława Tabora. Już podążył ten gracz w okolice pola bramkowego. Zagranie do Tabora, ale ten fauluje przeciwnika. Jest to trzecie przewinienie Bochni
w pierwszej części spotkania. Tak więc limit dozwolonych fauli wykorzystany. Czwarte przewinienie to przedłużony rzut karny. Dawid traci piłkę do swojego brata. Brzostowicz. Jeszcze raz za mocno nieporozumienie pomiędzy Maciejem a Kacprem i piłka wyszła poza boisko. Tabor, Kazek, przepraszam, Juszczak, ponownie Juszczak, świetne dogranie do Tabora, w ostatniej chwili Brzostowicz wybija piłkę głową na rzut rożny i tym razem o czas poprosił trener BSF-u Bochnia, pan Rafał Czaja. Minuta i 5 sekund pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania. Wynik od kilku minut nie ulega zmianie. BSF Bochnia prowadzi 1-0 po bramce strzelonej przez Mirosława Tabora. Jednobramkowa zaliczka na pewno wymusza jeszcze na graczach Bochni pełną koncentrację, chociaż jak na razie przeciwnicy nie potrafią znaleźć sposobu na to, żeby stworzyć sobie sytuację bramkową. Bardzo pewnie i czujnie grają w obronie gracze BSF-u, a do tego mają jeszcze za plecami świetnie dysponowanego Jakuba Smolenia. Gwizdki sędziów za chwilę wznowią grę. Rzut rożny, piłka już ustawiona. Kazek, zagranie prosto w ręce przychody. Kontra, Żebrowski. Żebrowski, Żebrowski, piłka mija słupek. Trochę w tym było przypadku, ale było groźnie w tym momencie pod bramką BSF-u Bochnia. Przedarł się z piłką gracz Jantaru Ustka i spudłował z kilkunastu metrów. Nie ma faulu. Brzostowicz, Żebrowski. Jeszcze jedna akcja tego zawodnika. I spokojnie wyjaśnił wszystko Juszczak. Dawid do Brzostowicza. Ponownie Dawid. Maciej Dawid. Brzostowicz. Ostatnie 30 sekund pierwszej części spotkania. Żebrowski. Maciej Dawid. Kacper Dawid wrzuca piłkę w okolice pola bramkowego. Czujnie w bramce Jakub Smoleń. Daleki wyrzut. Czy dojdzie do podania? Doszedł grający z numerem 11 Tabor. Juszczak. Ostatnie sekundy. Jeszcze udało się oddać strzał na bramkę, ale pewnie łapie piłkę Wojciech Przychoda. Nie zmienia się wynik. 1-0 dla BSF-u Bochnia i to ta ekipa jest bliższa awansu do półfinału. Zawodnicy już gotowi na parkiecie, a więc przed nami druga połowa spotkania drugiego pojedynku ćwierćfinałowego Halowych Mistrzostw Polski w futsalu do lat 18. BSF Bochnia kontra Jantar Ustka. Po pierwszych 12 minutach jednobramkowe prowadzenie zawodników BSF, a jedynego gola zdobył Mirosław Tabor.
Grubalski, Prokop, Matlęga. Grubalski po drugiej stronie pokazał się. Matras, ładne przejście rywala, ale uciekła piłka Grubalskiemu. Szkoda tej sytuacji. Ładnie gracz z ósemką minął swojego rywala. Teraz Prokop i łapie piłkę Przychoda. Dobrze ustawiony bramkarz Jantaru Ustka, a teraz jego koledzy popełniają błąd, wprowadzając nieprawidłowo piłkę do gry i na linii bocznej futsalówkę ustawiają zawodnicy z Bochni. Grubalski, Matras traci piłkę, teraz szybka kontra. Tomasz próbuje przedrzeć się prawą stroną i wszystko wyjaśnia Matras. Nad poprzeczką Zborowski. Piłka przeszła dobry metr nad bramką Smolenia. Grubalski. Prokop. Matlęga. Ponownie Prokop. Zagranie do Matrasa. Ten próbuje się obrócić z piłką. I wywalczył rzut rożny. Grubalski ustawił piłkę. Już na parkiecie szykowanie. Próba strzału, zabrakło niewiele, aby do piłki doszedł jeden z zawodników BZF-u. Teraz zatrzymany Matras, ale dalej przy piłce jego koledzy. Matras. Bramka! Mateusz Matlęga otrzymał na szóstym meczu dokładne podanie od Piotra Matrasa i jego zespół prowadzi już 2-0, a tutaj na parkiecie leży kontuzjowany Karol Czubak, kapitan drużyny Jantaru Ustka. Potrzebna jest pomoc medyczna. Mamy chwilę przerwy w grze. Nie wiadomo, co się stało graczowi Jantaru. Generalnie ten zawodnik wyjątkowo mało przebywał w pierwszej części spotkania na parkiecie. Być może jakiś uraz, który odczuwa ten gracz od wczoraj. We wczorajszych spotkaniach Karol Czubak praktycznie nie schodził z parkietu. Teraz jeszcze sędzia techniczny, pan Tomasz Frąk, poprosił kapitana Jantaru o opuszczenie boiska i ekipa Zuski rozpoczęła grę od środka. W tym momencie do odrobienia mają zawodnicy Jantaru już dwie bramki. Grubalski, strzelec bramki Matlęga, ponownie Grubalski, Prokop do Matrasa, Matras, jeszcze Matlęga. Nie zastanawiał się gracz BZF-u, uderzył, ale bardzo niecelnie. Żebrowski. Na piłkę czeka Tomas. We wszystko włączył się Matlęga. Wywalczyli zawodnicy Bochni piłkę. Nadal pozostaje ona w parkiecie. Prokop. Bardzo dobrze panuje nad futsalówką gracz BZF-u. Jeszcze raz Prokop. Grubalski do Matrasa. Jeszcze raz próba do grania do Grubalskiego, nieudana, i zawodnicy z Ustki, Żebrowski. Do Zborowskiego, za mocno zmiany w ekipie boheńskiej. Ponownie na parkiecie pierwsza czwórka graczy z pola drużyny z Bochni. Niedokładnie. Tomas. Żebrowski. Zborowski jeszcze raz do Żebrowskiego. Udana interwencja w obronie Lizaka. Pr-
próba dogrania piłki do Dawida. Ten przewraca się w polu bramkowym, nic nie było jednak i na wszelki wypadek obrońcy Bochni wybijają piłkę poza boisko. Dawid. Żebrowski ponownie do Dawida. Ten do swojego brata, teraz piłka wychodzi poza boisko. Out dla BSF-u Bochnia. Kazek do tyłu, do Juszczaka. Ten próbował znaleźć Tabora. Juszczak. Piłka opuszcza pole gry. Witek w kierunku swojego brata. Piłka nie dochodzi jednak do gracza Jantaru. Żebrowski, piłka mija słupek. Groźnie było teraz pod bramką BSF-u. Bramkarz Jakub Smoleń twierdzi, że nie dotknął piłki, ale innego zdania są sędziowie i rzut rożny. Witek. Jeszcze raz Witek. Żebrowski nie opanował piłki, ale kolejny róg dla jego drużyny. Będzie bramka z najbliższej odległości, nie trafia Kacper Witek. Przepraszam, jego brat Maciej. Była to najlepsza okazja dla Jantaru w tym spotkaniu. Teraz faul gracza BSF-u, pretensje trenera, ale tym razem nie do sędziów, tylko do swojego podopiecznego. Trener pan Rafał Czaja uważa, że Mirosław Tabor niepotrzebnie faulował w tej strefie boiska swojego rywala, ale jest to dopiero pierwsze przewinienie tej drużyny w drugiej połowie spotkania. Brzostowicz próbował dograć piłkę do Macieja Dawida, ale uczynił to niedokładnie. Wraca jednak na boisko kapitan zespołu z Ustki, Karol Czubak. Piłka ustawiona z boku boiska. Juszczak w stronę Tabora. Czubak faulowany przez Juszczaka. Drugie przewinienie graczy Bochni w tej części spotkania. Bardzo poobijany jest kapitan Jantaru. Z grymasem na twarzy podąża w kierunku pola bramkowego. Rozbieg Brzostowicza. Ten zawodnik będzie dogrywał piłkę i błąd popełnia Maciej Tomasz. Nie potrafił przyjąć piłki zagranej po ziemi. Out dla BSF-u Bochnia. Grubalski. Za mocno. Brzostowicz. Dawid. Zagranie do Czubaka, pewnie w obronie Prokop. Daleki wyrzut piłki, ale piłkę poza boisko wybija Kacper Dawid. Matlęga. Grubalski. Matlęga. Chciał piętą efektownie zagrać Matras, ale nie trafił futsalówkę. Brzostowicz w kierunku Czubaka. Ten podwojony przez rywali spokojnie Matras. Grubalski. Prokop w kierunku Matrasa. Już 5 minut drugiej części gry za nami. Teraz Czubak w walce o piłkę. Przewrócił się Prokop, ale sędziowie nakazali graczowi BSF-u podnieść się z parkietu.
Grubalski, Matlenga, Matras, Prokop, Grubalski, traci piłkę Grubalski, naprawia błąd swojego kolegi Matras. Naciskany Dawid przez Matrasa. Teraz do piłki doszedł Szubak, Brzostowicz. Tomas, jeszcze raz Tomas, nie doszła do niego piłka, Grubalski. Niedokładnie. Matlenga. Dwóch rywali obok niego. Aut dla Jantaru Ustka. Piłka do Czubaka. Przewraca się kapitan Jantaru Ustka. Ale nie było żadnego przewinienia w polu karnym. Wstaje gracz z Ustki, już gotowy do gry. Jego koledzy wprowadzają futsalówkę z linii bocznej. Zborowski do swojego współpartnera. A w międzyczasie na boisku mamy lotnego bramkarza. Drużyna Jantaru stawia wszystko na jedną kartę. Maciej Dawid w roli lotnego bramkarza. Szybko do swojej bramki wrócił Przychoda. Teraz groźnie Grubalski. Grubalski, Matras, gol! 3-0 prowadzi BSF Bochnia po bramce Piotra Matrasa w 18 minucie i 36 sekundzie gry. A więc drużyna bocheńska jedną nogą jest już w półfinale Mistrzostw Polski. Do zakończenia spotkania pozostało 5,5 minuty. Nie rezygnują jednak gracze Jantaru. Ponownie w roli lotnego bramkarza Maciej Dawid. Zobaczymy, jak opanowali gracze z Ustki ten sposób rozgrywania akcji z przewagą zawodnika w polu. Wiadomo, jest to ryzyko. Pusta bramka pozostawiona za plecami defensorów z Ustki. Zborowski, Brzostowicz, Czubak. Nie udało się zagrać do współpartnera. Ponownie Brzostowicz, tym razem wprowadza piłkę z boku. Zborowski i nad poprzeczką uderza Dawid. Wojciech Przychoda ponownie między słupkami Jantaru Ustka. A grę rozpoczyna Smoleń. Tabor. Tabor schodzi na prawą stronę boiska. Uderzenie lewą nogą, będzie gol, nie ma bramki, jeszcze zamieszanie podbramkowe, ależ miał okazję zawodnik BSF-u. Jeszcze jedna okazja i out. I o przerwę poprosił szkoleniowiec drużyny z Bochni, pan Rafał Czaja. Naprawdę kilkanaście sekund temu świetna okazja Dawida Lizaka. Przychoda już leżał na ziemi, ale gracz BSF-u nie potrafił skierować piłki do bramki. Chwila oddechu dla zawodników obu drużyn. 4,5 minuty pozostało do końca tego meczu. Tutaj naprawdę już raczej nic nie odmieni losów tego spotkania, chociaż w futsalu wszystko jest możliwe. Natomiast biorąc pod uwagę przewagę, jaką posiadają zawodnicy BSF-u, grę tego zespołu trudno stwierdzić, aby Jantar był w stanie odrobić 3 bramki straty, a jeszcze dodatkowo
rozstrzygnąć losy tego spotkania w rzutach karnych. Juszczak. Podanie do Tabora. Jeszcze jedna okazja. Broni Przychoda. Kazek na wszelki wypadek wybija piłkę na aut. Czubak. Zborowski. Szybko wbiega na boisko Kacper Dawid. Brzostowicz. Zborowski. Przekątne zagranie. I nie ma bramki. Bardzo czujnie Juszczak zablokował Żebrowskiego. Rzut rożny dla Jantaru Ustka. Zagranie nad bramkę BSF-u. Na wszelki wypadek Smoleń wybija piłkę poza boisko. Zborowski i ponownie rzut rożny. Jeszcze raz Zborowski, Brzostowicz. Do tyłu. Doszedł do piłki Dawid. Dalekie zagranie do Czubaka. Pewnie w tyle Juszczak. Jeszcze próbują wybić piłkę gracze BSF-u. Będzie okazja bramkowa, ale tym razem zatrzymana piłka przez Kaska. Piotr Kazek zatrzymał piłkę zmierzającą do bramki i nadal zerowym dorobkiem bramkowym Jantar Ustka. Zborowski do Dawida. Ten szeroko do Brzostowicza. Brzostowicz do Czubaka. Jeszcze Zborowski. I wybicie piłki poza boisko. Bronią się teraz zawodnicy Bochni. Nie jest to jakaś rozpaczliwa obrona, ale piłki wybijane są z połowy poza boisko. Teraz jeszcze okazja dla Jantaru. Żebrowski, Czubak, Dawid, Róg. Ja pewnie zejdę, ale zejdę. Piłka wstrzelona w pole bramkowe i kolejny raz wznawiać grę będą zawodnicy Jantaru Ustka. Nadanie do tyłu, Dawid. I znów piłka wybita poza boisko. Nie próbują gracze BSF-u przejąć piłki i znaleźć możliwość skierowania futsalówki do pustej bramki. Wszystkie piłki w sposób prosty wybijane są poza boisko. Teraz za mocne podanie do Brzostowicza. Grę wznawiać będzie bramkarz drużyny BSF-u. Niedokładne zagranie. Żebrowski przejął piłkę. Żebrowski. Będzie szansa na bramkę. Żebrowski, Czubak. Jeszcze świetna interwencja Smolenia. Bramkarz BSF-u leżał już na parkiecie, a pomimo tego Karol Czubak nie potrafił skierować piłki do bramki. Znów świetna okazja Jantaru, ale te sytuacje wynikają z gry w przewadze zawodników z Ustki. Teraz pusta bramka, będzie gol, nie ma, piłka minimalnie mija słupek. Właśnie takich szans jeszcze muszą szukać gracze Bochni, żeby podwyższyć rezultat spotkania. Jest to pierwsza taka próba wstrzelenia piłki w pustą bramkę, a już od dobrych kilku minut gracze Jantaru próbowali zaatakować zlotnym bramkarzem. Smoleń. Wrócił się po piłkę Matras. Stracił piłkę Filip Korta. Matlęga. Żebrowski. I spokojnie Matlęga pozwolił piłce opuścić boisko. Chociaż to rywale będą w posiadaniu piłki. Ponownie Dawid na parkiecie. Rozegranie piłki ze swoim bratem.
Jeszcze podanie, przecina wszystko. Smoleń, kolejna interwencja bramkarza Bochni. Znów instynktownie obronił uderzenie przeciwnika Jakub Smoleń. I będzie szansa dla graczy Bochni. Za mocne podanie do Pawła Matrasa. Nie był w stanie dojść do piłki gracz BSF-u. Jeszcze Matras. Teraz szansa dla Jantaru, Dawid. Faul gracza Bochni. Faulował Filip Korta. Jest to trzecie przewinienie graczy bocheńskich, ale do końca spotkania pozostało już tylko 45 sekund. Dawid i ponownie Smoleń. Teraz będzie pusta bramka. Nie ma. Może troszeczkę za wcześniej młodszy z braci Matrasów próbował trafić do pustej bramki i piłka minęła cel. Jedna z ostatnich akcji. Dawid. Znów przerwana akcja. Teraz Matras przed szansą, ale zabrał mu piłkę Czubak. Czubak rozpędza się i Korta wybija piłkę na rzut rożny. 20 sekund do końca spotkania. Trener drużyny bocheńskiej już dziękuję swoim zawodnikom przebywającym na ławce rezerwowych. Dawid. I jeszcze do Zborowskiego. Szukają honorowego trafienia zawodnicy Jantaru. Ale w bramce Bochni dobrze dysponowany dzisiaj Jakub Smoleń. Teraz jeszcze będzie okazja. Koniec spotkania. Znamy drugiego półfinalistę BSF. Bochnia pewnie zwycięża w swoim pojedynku ćwierćfinałowym. Jantar Ustka 3-0 i spokojnie może oczekiwać na pojedynek półfinałowy. A przed nami za kilka minut trzeci ćwierćfinał. Gospodarze Rekord Bielsko-Biała kontra Gwiazda Ruda Śląska.